Witamy serdecznie w Prawie Małe TV, Chrześcijanie Płaczu TV. Dzisiaj chcemy Państwa poinformować o niebezpieczeństwie, które się do nas zbliża. W 1997 roku T-Mobile zniósł tuż obok gospodarstwa rolnego w Ettingen w Bawarii antenę telefonii komórkowej. Już w roku 1998 nie przyleciały i osiedliły się jaskółki ani ptaki migrujące. Do listopada 2010 roku w pogłowiu krów, które wynosiło przeciętnie 10 krów, wystąpiły następujące szkody. U krów pojawiła się katastrofalna morfologia krwi. 25 krów zmarło z powodu osłabionego systemu odpornościowego. W sumie było tam 75 poronień względnie martwych porodów. Strata wynosiła około 70 tysięcy euro. Urzędowy lekarz weterynarii nie znalazł żadnych przyczyn. A nawiązanie kontaktu z bawarskim Ministerium Ochrony Środowiska nie odniosło żadnego sukcesu. Naukowcy profesor Lesze, profesor Klej i dr Wenzel ostrzegają i mówią, że mamy do czynienia z niebezpieczną historią. Pomiędzy promieniowaniem telefonii komórkowej a anormalnym zachowaniem się bydła istnieje związek. To tylko jeszcze kwestia czasu, kiedy epidemia utoruje sobie drogę wśród nas ludzi. Epidemia popromiennego uszkodzenia z powodu radiofonii. Życzymy Państwu dużo zdrowia i radości. Do usłyszenia i do zobaczenia do następnego razu.